Witam Was, moi kochani. Dzisiaj jestem w towarzystwie mojej córeczki Laury. Cześć, Laurunia. Myślę, że miło spędzimy czas po raz kolejny. Chciałam Wam dzisiaj też przedstawić moje jaszczurki. Moje jaszczurki. To nie są moje jaszczurki, tylko w sumie to są nasze jaszczurki. Moje, mojego męża i syna. Zaraz Wam je pokażę. Mam nadzieję, że będą chciały się pokazać. Już pokazuję. O, tu mamy na zbliżeniu Dextera. Mam nadzieję, że w miarę dobrze go widać. Pod spodem jest Galusia. Ona jeszcze śpi, nie wyszła niestety. Może spojrzymy na nie później, jak już się obudzą. Ten u góry to jest Dexter, a na dole, tam nie wiem, czy dobrze widzicie, pomiędzy skałkami śpi sobie Galusia. To są w sumie generalnie jaszczurki mojego syna, ale zajmuje się nimi mój mąż i mój syn. Ja sobie na nie patrzę. Chociaż nie powiem, bo są fajne, są przekochane, ale bardziej są właśnie ich niż moje. Że co tutaj na nas z tą kamerą jedziesz? Tak, Dexter, tak. Wreszcie wstały, zobaczcie, to jest Dexter. A tu na dole gapi się na nas Galusia. Zdziwione, nie wiedzą, o co chodzi, co się dzieje. Tak się zastanawiam, czy sobie kawy właśnie nie zrobię. Ale może zaczniemy od tego. Obiecałam Wam, że pokażę Wam część moich roślin. One normalnie tutaj nie stoją. Ja je tutaj przyniosłam tylko na tą chwilę kręcenia filmu. Zaraz Wam je pokażę. To jest druga część moich roślinek. No mam jeszcze ich trochę, ale myślę, że zostawię je na jakiś kolejny film. Zaraz Wam je tutaj właśnie chcę pokazać. Teraz je postawiłam na parapet. Nie wiem, czy dobrze widać, bo mamy piękny, słoneczny dzień i troszeczkę mi tutaj to słońce przeszkadza. Ale może zacznijmy od początku. Tutaj mam drzewko szczęścia. To drzewko szczęścia pamiętam, że zakupiłam, jak byłam chyba na końcówce ciąży. Czyli ono ma mniej więcej około roku. Fajnie sobie rośnie, nie sprawia żadnych problemów. Tego kwiatka obok, to jest Sansevieria, tak zwana wężownica albo języki teściowej, różnie na nią mówią. Lubię ją, chociaż muszę powiedzieć, że stoi u mnie już bardzo długo. I w sumie nie przyrosła na razie wcale. Żadnych odrostów z ziemi też nie ma. Ma ładny kolor, fajnie się wybarwia, zwłaszcza jak stoi na słoneczku. Nie wiem, czy pamiętacie, w poprzednim moim filmie pokazywałam w Waszyngtonie, że tak mi właśnie fajnie wyrosły te dwa liście, jak stała w terrarium. Teraz muszę Wam powiedzieć, że chyba przedwczoraj to było, tak sobie na nią patrzę i zauważyłam, że ona ma nowego liścia. Właśnie tutaj stąd wyrasta taki tutaj oto kiełek. Z pewnością to będzie nowy liść. Cieszy mnie to bardzo, bo mam nadzieję, że wyhoduję ją na fajną, dużą palmę. W ogóle lubię palmę. To jest moja kolejna. Niestety poprzednia mi zmarniała. Chociaż się starałam, no ale bywa. Tutaj mam z boku okna mam bluszczyka. Nie wiem, słyszałam o bluszczu, że właśnie włożyłam mu takie te dwa badyle. Chociaż one w sumie nie wiem, czy spełnią swoją funkcję. Bo mówi się, że jak bluszcz rośnie i napotyka na swojej drodze jakieś podpórki, to będzie się później tak fajnie po nich wił, że tak powiem. Mam nadzieję, że w tym przypadku też tak będzie, chociaż pewności nie mam. Nie wiem, czy dobrze to w ogóle zrobiłam. Jeżeli wiecie, jak to zrobić, możecie mi wpisywać w komentarze. Ja myślę, że to jest ok, ale no nie mam pewności, czy to jest dobrze zrobione. Najwyżej trudno, jak nie wyjdzie, to nie będzie na podpórkach. Mamy dzisiaj naprawdę piękny dzień. Ostatnimi dniami temperatura przekracza grubo 22 stopnie. Jest super. Uwielbiam w ogóle taką pogodę. W ogóle lubię, jak jest bardzo ciepło, jak jest słoneczko. Tutaj mam pieniążka. Osławionego pieniążka. Teraz chyba większość osób ma właśnie w domach pieniążki.
Tępień Mniążek zamówiłam na eBayu jakiś czas temu. Przyszła mi malutka sadzonka, właściwie z trzema listkami. Jak ją wsadziłam do ziemi, wszystkie te trzy listki mi uschnęły. Nie szło z nimi, po kolei marniał mi. Raz zmarniał mi największy liść, później kolejny. Właściwie zostałam z jednym na pół uschniętym liściem. W sumie generalnie już go na straty spisałam, ale dałam mu szansę, mówię, a po podlewem może wypuści jeszcze jakiś nowy liść, bo często i gęsto tak bywało, że właśnie jak mi jakaś roślinka marniała, dawałam jej szansę i później odrastała. Tak było też w tym przypadku. Podlewałam ją regularnie, w sumie codziennie go podlewam, tylko mam maleńką ilością wody. Można powiedzieć, że nie podlewam, tylko zraszam tą ziemię. I zauważyłam, że bardzo dobrze jej to robi, bo no, jak widzimy, ma już, wypuszcza siódmy liść. Szósty jeszcze się tak bardzo nie rozwinął, ale o, proszę, tu już siódmy listek maleńki w środku jest. Następna roślina to jest, nie wiem, nie znam dokładnej nazwy. Wiem, że to jest odmiana aloesa. Bezproblemowy, tylko normalnie mam go postawionego w sypialni z tego względu, że on pod wpływem promieni słonecznych robi się taki czerwony, co nie bardzo mi się podoba. Wolę go właśnie, jak jest taki ma właśnie fajny, żywy, zielony kolor, a nie czerwień. Obok niego stoi sławny Szrek, uszy Szreka. Mam go od niedawna. Bardzo podobał mi się jego, może tak będę stawiała, lepiej widać. Bardzo podoba mi się jego pokrój i ta soczysta zieleń. Właśnie urzekł mnie właśnie ten kolor. Uważam, że jest taki fajny, taki wiosenny, że tak powiem. Bardzo, bardzo go lubię. I ostatnim tutaj kwiatkiem. Nie jest może za bardzo okazały ten kwiat. No ale jest. To jest kalonsze, bodajże tak to się wymawia. Jest to różowe kalonsze. Niestety w tej chwili nie ma kwiatków, ale jak widzimy, o, już mi tu pąka wypuszcza. Powiem Wam szczerze, że te kalonsze to ja bardziej liczę, że pójdzie mi w liście niż w kwiaty nawet. Podoba mi się, jak jest taki krzaczor, jak wyrośnie później, bo już miałam takiego właśnie kwiatka i naprawdę bujny był, wyrósł mi fajnie, ale niestety wystawiłam go na ogród i zjadły mi go mszyce. No ale cóż, bywa. Laura nam tu cały czas towarzyszy. Jest cierpliwa i jeszcze nie płacze. Mam nadzieję, że nie zacznie za chwilę. No cóż. Tak jak już mówiłam, kocham kwiaty bardzo, bardzo, bardzo. A jeszcze jedną rzecz zauważyłam, o której Wam zaraz powiem. Moja paprotka wypuściła mi pięknego, nowego, małego, o proszę, listka. Mam nadzieję, że będzie tak dalej fajnie rosła, jak rośnie w tej chwili. Bardzo ją lubię, nie wiem, lubię paprocie, nie trzymają się u mnie specjalnie. To jest w sumie druga paproć moja. Miałam, nie, w sumie druga nie, trzecia albo czwarta. No trochę ich było, że już nawet nie pamiętam. I mam nadzieję, że stąd ta zagości u mnie na dłużej niż na chwilę. Podoba mi się, bo jest taka właśnie inna. Taki dziwak, że tak powiem. Jest inna, bardzo mi się podoba i mam nadzieję, że będzie ze mną na dłużej. Kawa zrobiona. Rano kawa to podstawa. Kawa musi być, bez kawy ja w ogóle nie egzystuję, nie wstanę. I na pewno nie jestem w stanie zrobić, jeżeli kawy nie wypiję. Także kawa jest mus. Jeżeli filmik Ci się podobał, chciałbyś lub chciałabyś zostawić mi lajka lub subskrypcję, to zapraszam i proszę. I zapraszam na kolejne moje filmy. Miło mi było dzisiaj z Wami spędzić czas. Pa!